Cześć. Siema. Ze mną Maciej Ulita. Witam serdecznie. Macieju, kim jesteś i czym się zajmujesz? Jaka jest twoja profesja? To jest straszne pytanie, które kiedyś zadał mi pan sędzia. W sensie pytanie zawód wyuczony, zawód wykonywany i tu mnie zacięło dokumentnie. I pan sąd był łaskawy mi wytłumaczyć, że z racji posiadanego wykształcenia to jest również mój zawód, czyli jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Okej, okay. A aktualnie czym się zajmujesz? A aktualnie pełnię funkcję kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego. Sprecyzuj, na czym polega konkretnie twoja praca? Używając do tego, powiedzmy, najbardziej zrozumiałej nomenklatury dla ludzi, którzy nie siedzą jakoś głęboko w szkolnictwie wyższym, kanclerz to jest taki dyrektor wykonawczy w uniwersytecie, albo odnosząc to na przykład do monarchii parlamentarnej brytyjskiej, rektor jest królem, a kanclerz jest premierem. To znaczy, że masz władzę. Pozornie, paradoksalnie, w pewnym sensie od przypadku do przypadku, owszem. Okej, okay, rozumiem, że zarządzasz pewną grupą ludzi, tak? Tak jest. Jak duży masz team? Formalnie rzecz biorąc, kanclerz odpowiada za funkcjonowanie administracji uniwersytetu. Aktualnie w Uniwersytecie Rzeszowskim to jest 836 osób. I te wszystkie osoby są, że tak powiem, pod tobą? Formalnie tak, natomiast znowu tu będę podkreślał, że formalnie, bo uniwersytet jest strukturą bardzo schierarchizowaną, co przekłada się na to, że poszczególne sekcje, poszczególne działy mają swoich szefów, którzy teoretycznie podlegają finalnie pod kanclerza, ale ponieważ nie jest do końca sprecyzowane ze względów czysto obiektywnych, gdzie kończy się obszar dydaktyczny, a gdzie zaczyna się obszar stricte administracyjny, to na przykład pracownicy dziekanatów czy sekretariatów instytutów to są ludzie, którzy jedną nogą są w dydaktyce, nauce, a drugą nogą są w administracji. Więc ta zależność formalnie na papierze istnieje, praktycznie o ich bycie decydują właśnie dyrektorzy instytutów czy dziekani. Okej. Okay. A jak wyglądała twoja droga do tego stanowiska? Jak tam się znalazłeś? Droga moja jest wyboistą, jeżeli chodzi o rozwój zawodowy, ponieważ już od, tak na dobrą sprawę, pierwszego roku studiów byłem związany ze strukturami uniwersyteckimi. Począwszy od samorządu wydziałowego, przez samorząd uczelniany, przez koła naukowe, gazety akademickie, finalnie zarząd uczelniany samorządu studentów, komisje senackie. Wylądowałem pełniąc funkcję asystenta rektora UMCS temu. To wstyd się przyznać. Natomiast potem wpadłem na znakomity pomysł działając jak typowy Polak przez przekorę, ponieważ wszyscy mówili, że się nie da, to podtrzymaj mi piwo. I wpadłem na znakomity pomysł, żeby zrobić doktorat. Udało mi się pozyskać bardzo interesującego promotora, który naprowadził mnie na trop takiego angielskiego wariata, Johna Ruskina. Wylądowałem na stypendium w Anglii, na Uniwersytecie Lancaster. Tam sobie zebrałem materiał źródłowy, wróciłem do Polski, zamknąłem się w czterech ścianach i w 9 miesięcy popełniłem książkę noszącą znamiona doktoratu, którą udało mi się dość sprawnie obronić. W 2008 roku nastąpił ten moment, zaraz na samym początku. To mam dwa pytania, krótsze i dłuższe. Krótsze jest takie, dlaczego nie dałeś mi nigdy tej książki, żebym sobie mógł ją przynajmniej przeczytać? Bo cię lubię i nie chcę się nad tobą znęcać. W sumie to mogłoby być bardzo ciekawe. A drugie, jeśli mógłbyś, opowiedz troszkę szerzej o tej drodze robienia doktoratu, o twojej wizycie albo mieszkaniu też w Lancaster, tak? Ma też szalenie ciekawy temat. Proszę, troszkę szerzej. Służę uprzejmie. Ja, korzystając z tego, że dość dobrze orientowałem się już wtedy, jak funkcjonują uniwersytety, jak to działa i jakie stwarzają możliwości dla kogoś, kto w miarę swobodnie się w strukturach uniwersyteckich porusza, poszedłem bardzo na skróty, z czego w pewnym sensie jestem dumny, aczkolwiek ta duma nie jest stricte powodowana osiągnięciami naukowymi, tylko pewną pragmatyką życiową.
Dostałem się, już mówię, dostałem się na studia doktoranckie, które jeszcze wtedy w Polsce były w powijakach, tak troszkę, po to, żeby móc dostać stypendium i po to, żeby mieć status oficjalny, co umożliwiało właśnie korzystanie z różnego rodzaju programów stypendialnych. Zresztą program stypendialny Centrum Raskinowskiego przy Uniwersytecie Lancaster też wymagał statusu takiego oficjalnego przywiązania do jakiejś jednostki naukowej. Stąd dostałem się na studia doktoranckie. Tam po zaliczeniu pierwszego semestru mogłem wystąpić o stypendium. Stypendium w oszałamiającej kwocie 1044 zł, dokładnie pamiętam, plus stypendium naukowe wówczas wynosiło 300 zł. Co umożliwiało przeżycie. Generalnie było ok. Udało mi się dostać z mojej alma mater rodzimej, czyli Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, dofinansowanie do podróży i zdaje się zakwaterowania. Resztę kosztów związanych z pobytem w Anglii pokrywała strona angielska, ta Fundacja Raskinowska. Mieszkałem sobie w Uniwersytecie Lancaster no, trochę ponad miesiąc, bo generalnie Lancaster nie był przypadkowy, tylko dlatego, że przy tym uniwersytecie jest posadowione właśnie Centrum Raskinowskie z potężnymi zbiorami, z kompletnym materiałem źródłowym i w zasadzie zbieraniną wszystkiego, co na temat Johna Raskina na świecie powstało. Jest piękna biblioteka raskinowska. Ja lubię takie dziwne rzeczy, bo do niektórych książek dostęp jest bardzo ograniczony. I jeśli już się je dostanie do skorzystania, to wolno używać tylko ołówka, trzeba je otwierać w białych rękawiczkach, łapać tylko, jest dosłownie instrukcja obsługi otwierania książki tylko za określony róg. Kartek nie wolno niczym przykładać, są takie specjalne, mięciutkie łańcuszki, które przytrzymują kartki w miejscu. Ma to swój niewątpliwy, bezdyskusyjny urok. I tam naprawdę dość intensywnie przesiedziałem w tej bibliotece po kilka, czasami kilkanaście godzin z przerwami na weekendy. Poznałem kilku fajnych ludzi z różnych części świata, którzy też tam byli, czy po prostu na studiach, czy na jakichś wymianach. Więc w sumie bardzo, bardzo sympatyczne doświadczenie. A po powrocie byłem bardzo zdeterminowany, żeby zrobić to szybko. W dużej mierze dlatego, że nie lubię raczej marnować czasu, ale chyba przede wszystkim dlatego, że wszyscy mówili, że jestem zdecydowanie za młody, bo całą tą przygodę zacząłem w wieku 25-26 lat. Cała przygoda od momentu wystartowania z projektem do finału zajęła mi rok i 8 miesięcy, co generalnie jest dość szybko. Są szybsi, natomiast nie tak często zdarza się to w obszarze nauk humanistycznych czy społecznych, dużo częściej medycznych albo przyrodniczych, bo to jest konsekwencją prowadzonych badań, eksperymentów itd. A tu trzeba po prostu przewertować miliony stron, wyczytać z nich wszystko, co jest do wyczytania, ułożyć to w jakąś sensowną całość i zmontować w postaci książki, która jeszcze spełnia wymogi formalne. No tak, bo to praca naukowa jest z założenia zupełnie inaczej pisana. Dokładnie. Przypisy, określone opisy wykorzystywanych rycin i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Udało mi się przebrnąć przez proces obrony i potem czekałem 3 miesiące, zdaje się, na... Znaczy, może inaczej. Praca została zaakceptowana jeszcze w 2007 roku, a dopiero na początku 2008 faktycznie, formalnie doszło do obrony. Także jest to pewien sukces. Tak? Czyli cały doktorat zajął Ci rok i 8 miesięcy, tak? No może, ale to nie jest to wszystko... Rok i 8 miesięcy to nie jest czas, który poświęciłeś na mieszkanie w Anglii. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Tam pojechałem po prostu zbierać materiały. Zresztą ten program stypendialny zakładał z automatu długość pobytu. Oczywiście skorzystałem, zrobiłem sobie przy okazji wycieczkę z zaoszczędzonych środków, więc poznałem dzięki temu fajny kawałek Anglii i fajny kawałek Szkocji, co rozbudziło moją niesłabnącą i nieskończoną miłość do Szkocji i do Szkocji jeszcze potem wróciłem i jeszcze wrócę. To był 2007 rok, tak? 2007. Czy na tamte czasy to był dla Ciebie jakiś duży przeskok kulturowy przede wszystkim między akademickim życiem tu, a tam?
W zasadzie nie. Różni się bezdyskusyjnie model studiowania. To znaczy my dalej, my Polacy, czy my w Polsce, dalej idziemy takim... To jest może duże uproszczenie, ale ono pewnie oddaje ideę. Idziemy takim trybem licealnym, bardziej ogólnokształcącym. Odnoszę wrażenie, że szczególnie w tamtych czasach programy studiów były dużo bardziej sprofilowane w Anglii. To znaczy poznałem chłopaka, który studiował historię kina amerykańskiego. Okej, i to były wąskie takie specjalizacje. Bardzo wąskie specjalizacje na bardzo wczesnym etapie. Chyba troszkę większa interdyscyplinarność, chyba trochę większa swoboda po stronie studentów, jeżeli chodzi o wybór kierunków czy przedmiotów jakichś tam dodatkowych. Natomiast jeżeli chodzi o kadrę akademicką, wielkich różnic nie ma. To, co mi się bardzo podobało i co bardzo, bardzo mile wspominam, to to, że w momencie, kiedy byliśmy z profesorami w sytuacjach oficjalnych, zachowujemy pełną powagę, zwyczaj akademicki i to wszystko jest takie bardziej co zupełnie nie przeszkadza po tak zwanych godzinach spotkać się w pubie przypisanym do któregoś koledżu, pić sobie piwo i to rozmawiać z zachowaniem oczywiście pewnego dystansu, ale już bez tego takiego czasami rozdmuchanego patosu. Czyli ego wtedy zostawało gdzieś dalej. Tak można w największym uproszczeniu powiedzieć. Okej. A tam jak chodziłeś do pubów, zamawia się piwo na pinty? Oczywiście, że na pinty. To jest bardzo, bardzo cudowny zwyczaj. Tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast fajne jest to, że Uniwersytet Lancaster był podzielony na kilka koledży. Każdy koledż miał swoją knajpę. I generalnie nie wypadało, będąc studentem, chodzić do nie swojego pubu. A jak dużo było tych pubów tam na miasteczku? 4, jeśli dobrze pamiętam, 4. Ale to było troszkę dawno. I mogę coś przekręcać, a nie chciałbym kogoś urazić. Natomiast jest to bardzo, bardzo fajny zwyczaj. Ja w ogóle lubię kulturę pubową. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Nie przeszkadza mi, że o 23 bije dzwonek na ostatnią kolejkę i okej, ale że przez tych ludzi, których tam poznałem, zaprzyjaźniłem się z barmanami, to po spuszczeniu rolet zewnętrznych można tam było jeszcze chwilę posiedzieć i jakby wtedy można było poobcować naprawdę z kulturą. Można powiedzieć, że dotknąłeś namacalnie tej kultury. Zdarzyło się parę razy. No i doktorat doktoratem, doświadczenia, poznałeś nowych ludzi, pojąłeś nową wiedzę, wróciłeś i co dalej? Już niejako siłą rozpędu zacząłem się rozglądać za jakimś zajęciem przynoszącym trochę większy dochód niż stypendium doktoranckie. Rozesłałem parę CV do różnych uczelni w Polsce i tak na dobrą sprawę na pierwszy strzał, z racji, że moje związki z Lublinem jeszcze jakieś tam były, wylądowałem z Lublina. Tak jest. Przyjechałem na rozmowę do Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, która mnie zachwyciła na ten czas, na ów czas. Zupełnie. Warunki, które zostały zaproponowane, były naprawdę fajne. Perspektywy rozwojowe naprawdę fajne. I w zasadzie dość szybko stwierdziłem, że okej, Rzeszów, uczelnia niepubliczna, to będzie jakieś nowe doświadczenie po dość długim czasie spędzonym w uczelni publicznej. I w 2008 roku, w czerwcu, rozpocząłem przygodę z Rzeszowem. Rok później, rok po dyplomowej pracy, tak? 4 miesiące, tak naprawdę, bo obrona była na początku 2008 roku. A ten pierwszy w SIS to był w Kielnarowej, czy on był w Rzeszowie? Nie. Centrala była i chyba po dziś dzień jest na Sucharskiego. Natomiast... Przepraszam, ja wylądowałem w Kielnarowej, co też było bardzo zabawne i urocze swoją drogą, bo trafiłem na moment, kiedy akademik w Kielnarowej, to był pierwszy rok, kiedy on miał zostać oddany do użytku dla studentów, ponieważ ja przyjechałem w okresie wakacyjnym, akademik był pusty, więc przez 2 miesiące byłem jedynym mieszkańcem całego akademika.
Takie trochę Ghost City. Takie trochę Ghost City, ale to było przeurocze z tego względu, że akurat balkon miałem od strony stadniny z fajnym widokiem na panoramę Rzeszowa, więc do porannej kawy witały mnie koniki. Nie wiem, czy wiesz, już super. Nie istnieje ta stadnina. Wiem, że nie istnieje. Wiem, że nie istnieje. Wiem, że tam dużo się pozmieniało. Teraz tam coś jest modernizowanego, te stajnie są zmieniane. No, ale to mniejsza z tym. Po pracy na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przeszedłeś płynnie do pracy w Uniwersytecie Rzeszowskim, czy były jakieś Płynnie to jest pewien eufemizm. Płynnie w tym sensie, że we wtorek byłem jeszcze pracownikiem w SIZ-u, a we środę już byłem pracownikiem uniwersytetu. Czyli to było jednak dramatycznie. Dramatycznie nie. To znaczy, niezależnie od tego, kto i co myśli o SIZ-ie, jest to niewątpliwie bardzo wartościowa szkoła życia. I myślę, że większość ludzi, których znam albo którzy znają mnie, z którymi gdzieś tam w tamtym czasie się spotkaliśmy, bo to nie był epizodzik. Spędziłem tam ponad 7 lat, pełniąc raz, dwa, trzy, cztery różne funkcje. Plus do tego prowadząc zajęcia, raczej się ze mną zgodzą. Tak? To po prostu jest wartościowa szkoła życia. Ale no, mądrzy ludzie mówią, że albo półtora roku, albo 7 lat to jest ten czas, kiedy wypada zmieniać pracę dla higieny intelektualnej. Okej. Okay. I od tego czasu już bezzmiennie jesteś na uniwerku. Od tego czasu po dziś dzień jestem na uniwersytecie. Zacząłem przygodę na uniwersytecie jako rzecznik prasowy. Po pewnym czasie pan rektor powierzył mi funkcję dyrektora biura rektora. A od maja tego roku kanclerza. Ja się zatrzymałem na poprzednim. Strasznie to poważnie brzmi, ale tak. Poważny człowiek na poważnym stanowisku. Akurat, albo nie. Nie do końca poważny człowiek na poważnym stanowisku. Mamy wielu wspólnych znajomych. Niektórzy nasi wspólni znajomi pracują z tobą, albo są nawet twoimi podkomendnymi. No i co tu dużo mówić? Masz opinię pozytywnego, takiego szurniętego zajawkowicza dziwaka troszeczkę. I to bardzo mnie cieszy i bardzo mi odpowiada. I teraz tak bardzo płynnie sobie przejdziemy do tematu tatuażu. Kiedy i gdzie urodziła ci się wizja, że trzeba coś zrobić ze swoim ciałem? No bo tutaj rozwój akademicki, uczelnie międzynarodowe, prace na wyższych stanowiskach, a tu taka sztuka, nie sztuka, wiadomo, jak postrzegana w tamtych latach oczywiście. Okej, tylko to znaczy tak. Pomysł, że tatuaż jest czymś, co wejdzie w obszar mojego zainteresowania, jest stary. Natomiast moja głowa zawsze mówiła mi, że są inne priorytety. Tatuowanie się jest zabawą momentami kosztowną, zwłaszcza jeśli ułańska fantazja. To jest jakby mniej bolesna bolesność. Okay. Natomiast jest zabawą dość kosztowną, zwłaszcza jeśli się rozwija w jakieś bardziej wyuzdane albo większo powierzchniowe formaty. I potrzebowałem osiągnąć taki komfort psychiczny, że okej, dobra, teraz mogę się bawić. Tak? Zabezpieczyłem tyły, mogę się bawić. Oczywiście to ty jesteś tutaj najlepszym świadkiem, że od punktu wyjścia do punktu dojścia przeszliśmy długą drogę, bo moje wyobrażenia na temat tego, co jest fajnym tatuażem, zostały zniszczone w jakichś pierwszych 36 sekundach naszej rozmowy po subtelnym nie. Także tak, co nie zmienia faktu, że to, co w końcu wylądowało mi na różnych częściach organizmu, jest jak najbardziej satysfakcjonujące i bardzo mi się podoba. Strasznie się bałem tego pytania, bo ja za cholerę nie pamiętam, kiedy my się pierwszy raz spotkaliśmy. Znaczy, nie pamiętam daty. Ogólnie to jest bardzo subiektywne i tu chciałem spytać, jak ty ze swojej strony zapamiętałeś to nasze pierwsze spotkanie, albo inaczej swój pierwszy raz, gdy już ta decyzja została podjęta i wiedziałeś, że idziesz się tatuować. No, jakie towarzyszyły ci emocje? Jak to z twojej perspektywy mogłeś odczuć?
Czy to jest taka fajna ekscytacja, bo mam pełną świadomość, że jest to coś permanentnego, że to jest coś, co wpłynie na to, jak będę postrzegany, że to jest coś, co wpłynie na to, jak sam siebie będę widział. Natomiast dużo zabawniejsze jest to, że przyszedłem z wyobrażeniem znakomitego anioła na plecach i w pierwszym zdaniu usłyszałem, że pan tatuator nie lubi tatuować. Ma focha. Nie ma focha, tak? Nie lubi tatuować aniołów i, tak. I w zasadzie nie będzie i jak ci się gościu nie podoba, to szerokiej drogi. Co nie zmienia faktu, że dogadaliśmy się. Z aniołem to nie ma wiele wspólnego. A wiesz, że ja do dzisiaj nie przepadam. No, okej, ja domyślam się, że ty jesteś stały w poglądach. Natomiast fajnie, że wyszło jak wyszło. Mhm. Żałuję, że nie mogłem, albo inaczej, żałuję, że byłem niecierpliwy troszeczkę, ale to jest do nadrobienia. Tak? To zresztą też o tym rozmawialiśmy, że te plecki jeszcze są do dogłaskania. To raz. Dwa, że ty masz taki temperament. Ja nie wiem, czy ty byś był w stanie zrobić coś flegmatycznie. Chyba nie. No, chyba... Mi się też tak wydaje, że to nie jest... Bo dobry pomysł charakteryzuje się wymogiem natychmiastowej realizacji. Tak. I ja rozumiem zasady sztuki, że pewnych rzeczy nie przeskoczymy i że odporność mojego organizmu i twojego organizmu są ograniczone, więc nie będziemy się dziarać 24/7, bo jest to po prostu awykonalne. Rozumiem, że pewne rzeczy muszą być zrobione. Teraz już nie tyle rozumiem, co wiem z własnego doświadczenia, że w pewnym momencie dochodzisz do tej drastycznej linii, gdzie masz ochotę mordować, zabijać albo umrzeć. No, w zależności od tego, jak kto to odczuwa. Ale ja czy ty? Nie, no ja. Ty pewnie też, no bo ileż można słuchać dziamania. Plus do tego jestem niewolnikiem nałogu, co cię dramatycznie denerwuje, bo cały czas i ojczę, że może bym poszedł zapalić. Więc no, ale jakby żyjemy sobie i już mam ciebie na sobie dość dużo. Dość dużo. A jeszcze nie powiedziałeś, co to było, jaki był ten pierwszy tatuaż? No pierwszy tatuaż był hobbystyczny, to jest Traszpolka, tak, dobrze pamiętam? Bardzo, dobrze, ładnie. Bardzo ładnie pamiętam. Znakomicie, lewa łydka z magicznym zawołaniem Civis Pacem Parabellum, czyli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Ostatnio bardzo aktualny. Prawda? To tak proroczo mi wyszło. Natomiast no to też jest jakby związane z innym aspektem mojego życia. O tym za chwilę. Dobrze. A potem to już tak troszkę poszło po bandzie. I od tego czasu liczyłeś, ile masz tatuaży? Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A plecy liczysz sześć, jako jeden? Sześć, siedem. Plecy liczę jako jeden. Okay. No to tak siedem wychodzi. Siedem. Było trochę tego tuszu, bólu i czasu. Myślisz, że z perspektywy tego całego procesu twoja historia tatuażowa jest już zakończona w środku, czy ona się dopiero rozpoczyna? Na pewno nie. No mam teraz dłuższą przerwę. Parę lat, nie? Natomiast znowu nie wiem. Mi się wydaje, że tak. Ale tak ze dwa przynajmniej mam przerwę faktycznie, bo przymierzam się bardzo do tego, żeby uzupełnić też, że tak powiem, przód, ale ponieważ będzie to coś, co będę widział codziennie, to chciałbym, żeby to było takie... Jak chcesz, żeby takie było. Naprawdę jak chcę, a sam nie do końca wiem, czego chcę. Cały czas jesteś mi winny obraz duszy, więc generalnie... Ja już nawet nie wiem, ilu osobom coś obiecałem i tego nie zrobiłem, no. Bo im więcej rzeczy biorę na siebie, tym więcej rzeczy zapominam i tym więcej moich znajomych, klientów i po prostu kolegów musi się uzbroić w cierpliwość. To ja jestem człowiek cierpliwy, mimo tego, że lubię, żeby rzeczy wydarzały się szybko, to jednakowoż jestem cierpliwy. Natomiast z pomniejszych pomysłów mam nowego kota, a że ja jestem mentalnym kotem, to... Kociarzem. Nie, no mentalnym kotem. Kociarzem to bezdyskusyjnie. Natomiast mentalnym kotem to myślę, że na tej jednej wolnej łydce się pojawi drugi kot. Proszę, opowiedz trochę o tym tatuażu, bo to jest ciekawa historia, jak on został zaprojektowany, albo nawet jeszcze wcześniej, jak powstała na niego idea. Jak go projektowaliśmy i jak wygląda teraz?
siedzący, punktem wyjścia był siedzący kot. Wyjątkowo bawi mnie, jak kot siada sobie, zawija się ogonem i ustawia sobie łapki na ogonie. I kot czarny w takiej pozycji jakby jest może nieszczególnie atrakcyjnym obrazem czy rysunkiem. Aczkolwiek wierząc w twój dar do przenoszenia chorych wyobrażeń na papier, a potem na skórę, no stwierdziłem, że jakby podołamy wspólnie, ale z tego co pamiętam, to ten kot powstał w czasie jednej sesji razem z jeszcze dwoma tatuażami. Tak? Czyli było celtycki symbol, napis i kot. I to było pyknięte za jednym zamachem. No tak, bo my pomyliliśmy koty. Ja mówię o tym drugim kocie. Dobra, drugi kot. To nie, to teraz, ja, nie, to teraz, musisz teraz rozmawiamy nie, o czarnym kocie. Musisz dokończyć historię pierwszego, żebyśmy dobrze przyszli do drugiego. Rozmawiamy o czarnym kocie. Czarny kot to był zrobiony ze zdjęcia mojej kotki, która łaskawie się pożegnała z tym światem niedawno, co było dla mnie dość traumatycznym przeżyciem, ale przyroda nie lubi próżni, więc pojawił się w naszym życiu kolejny kotek. Na razie malutki, ale dzielnie rośnie. Ostatnie ważenie 1,80 kg, to już jest bardzo poważna bestia. I cieszę się w sumie, że kotek został uwieczniony na nodze, bo to taki był, to było głębokie uczucie. Naprawdę głębokie. Między nami. No. Z panią czarną kotką było głębokie uczucie i ona sobie mieszkała z nami 13 lat. A to jest fajne, to, co mówisz. W sumie tym też mnie trochę go kupiłeś kilka lat temu, bo nie ukrywam, że nie lubię ludzi, którzy nie lubią zwierząt. I to jak traktujemy zwierzęta, jak się do nich odnosimy i jakie mamy nawet takie wyobrażenie stosunku między nami a zwierzętami, no to rzutuje na mój jakby obraz danego człowieka. Jest w tym wcale nie taka pokrętna logika. Może nawet trochę jest pokrętna, ale ja to jest moja logika i nie mam innej. No i to jest kot, którego uwieczniłeś na swojej nodze. Natomiast masz jeszcze drugiego kota z jeszcze ciekawszą historią. Kot jest, kot to, ja nie wiem, czy to jest dobra nazwa. Nie, no to jest kot. Dobra nazwa na to, co to tam sobie jest. No i tak, dobra, no jest to kot. W każdym razie moja córka, obecnie 10-letnia, eksplorując zawiłości YouTube'a, gdzieś trafiła na wspominki pana, który się pochwalił tym, że zrobił sobie tatuaż według projektu swojej córki. No więc jak można domniemywać, moje dziewczę kochane zadało proste i oczywiste pytanie, a czy ty, tatusiu, też byś tak mógł zrobić? Oczywiście, że mógłbym. Oczywiście, że mógłbym. Trochę nie miałem odwagi, żeby zrobić to stricte wedle projektu córki 1:1, szczególnie, że punktem wyjścia był tęczowy motylokotorożec. Dla wtajemniczonych jest to do znalezienia w internecie, jak wygląda tęczowy motylokotorożec. Natomiast zapytałem się grzecznie, czy możemy z kolegą redaktorem po prostu wprowadzić drobne modyfikacje. No co córka się zgodziła i tym sposobem moją łydkę zdobi tęczowy motylokotorożec w wersji Tacticool. Tak, ja bym jeszcze dodał, że ten motylokotorożec wygląda bardzo podobnie do tego pana, który siedzi na fotelu. Tym. Coś tam ma jakieś cechy wspólne. I niech tak będzie. Chyba ze wszystkich twoich tatuaży to jest twój ulubiony. Oczywiście wiesz dlaczego, bo tak. Ja lubię te rzeczy, które są grubo jebnięte. Czy to jest właściwe słowo? Tak, no jeżeli nikt nie będzie się dopatrywał w użyciu pseudowulgaryzmu jakichś pejoratywnych konotacji, to tak, jebnięte tatuaże są super. Tak. Ja cały czas mam przed oczami husarza na jednorożcu. Także... Husarz na jednorożcu to jest... Tak. Kiedyś tatuowałem... Czekaj, to był... Na pewno przekręcę świętego, ale to był
Święty jakiś, powiedzmy, dobra, nawet nie będę się silił na imię. Święty jadący na koniu, który włócznią przebija smoka. Tylko że ja to przerobiłem i on jechał na jednorożcu, a zamiast rycerza był Boba Fett i przebijał mieczem świetlnym, co prawda smoka, ale smok w łapce trzymał pluszowego misia. O, no to tak. To... I to chciałbym powiedzieć, wytatuował sobie no, bardzo poważny człowiek, bo pan psychoterapeuta. No. I to jest, jeśli to jest definicja pojebanego tatuażu, to tak, to zdecydowanie tak, zwłaszcza jeśli, bo wydaje mi się, że tatuaże są, mimo tego, że widoczne na zewnątrz, to jednak są kwestią bardzo intymną. Mhm. I jeżeli ktoś w projekt tatuażu, ten swój pierwotny w głowie, wkłada jakieś emocje, to tak na dobrą sprawę, co ktoś inny na ten temat myśli, nie ma w ogóle żadnego znaczenia. A ty tak w cudzysłowie obnosisz się ze swoimi tatuażami? Znaczy, też pamiętasz nasze rozmowy z racji tego, że pracuję w takim, a nie innym miejscu, gdzie niektórzy przedstawiciele środowiska akademickiego mentalnie są troszeczkę odlegli od akceptowalnej czy wyznawanej przeze mnie współczesności. No to widzisz, tatuaż zaczyna się powyżej linii podciągniętego mankietu. O czym zresztą rozmawialiśmy. Kruk na plecach ma przekrzywioną głowę, żeby nie wystawał znad koszuli. To taka podyktowana pewną pragmatyką profilaktyka albo ostrożność, jak kto woli. Natomiast im się robię starszy, tym mniej mam tego rodzaju obiekcji. Bardzo podoba mi się pomysł wypuszczenia czegoś gdzieś na szyję, jako takiej zajawki czy takiego wabika. No i strasznie nie daje mi spokoju myśl tatuażu na dłoni. Tak. Myślę, że profesor Andrzej Dragan, ostatnio postać bardzo znana medialnie, on przetarł troszkę ścieżki, bo to jest koleś, który no jest zdecydowanie jakiś. Trudno go pomyśleć z kimkolwiek innym. Jest wydzierany, chodzi w dresach bądź w luźnych ciuchach. Jakby... Ostatnio wykład inauguracyjny na Politechnice którejś wygłaszał. Tak? Fizyk. Tak, fizyk teoretyczny. Fizyk teoretyczny. Znaczy, to jest, z mojego punktu widzenia, jest to kłopotliwe, chyba będzie najlepszym słowem, bo z jednej strony jestem dość mocno przywiązany do tej tradycji akademickiej, takiej, no właśnie w tym duchu royalistycznym takim troszeczkę, gdzie niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy nie, obowiązują pewne konwenanse, obowiązują pewne zasady gry. Tak jak ja osobiście nigdy nie przyszedłbym do pracy w krótkich spodenkach, do pracy na uniwersytecie, bo nie mieści się to w moim postrzeganiu tej instytucji i właśnie pewnych zasad gry. O tyle rozumiem koncepcję, rozumiem, że pan jest panem i jakby okej, wolno mu. Władze Politechniki Śląskiej, Wrocławskiej? Nie pamiętam. On chyba jest pod Warszawą i chyba w uniwersytet w Singapurze. Tak. Tylko wygłaszał wykład inauguracyjny gdzieś jako gość na początku tego roku akademickiego. Nieistotne. I taki mam troszkę zgrzyt, bo jest to profesor, zaprosiła go uczelnia, zaakceptowała go w całości, wykład był super, no ale jednak całe kolegium rektorskie w togach, wszyscy pod krawatami i pan w dresach. Znaczy, zależałoby mi, żeby to było, żebym był dobrze zrozumiany. Nie boli mnie to, nie przeszkadza mi to, pojawia mi się pewien zgrzyt z pogranicza dwóch światów i jeszcze nie wiem, co na ten temat myśleć. Z mojego punktu widzenia to jest taki troszkę wywrotowiec, taki trochę punk w świecie akademickim. W porządku, natomiast tak naprawdę w środowisku akademickim ludzi tego rodzaju jest dużo. Nie wszyscy są medialni. Nie tak. Wszyscy się do gdzieś mainstreamu, czy nawet niekoniecznie mainstreamu przebijają. Ale ja spędziłem ostatnie 24 lata w strukturach uniwersyteckich różnych, uczelnianych i różnego rodzaju takich pozytywnych, fajnych świrów poznałem od groma i trochę. Nie wszyscy czują potrzebę, żeby się z tym ujawniać, nie wszyscy czują potrzebę, żeby to jakkolwiek manifestować.
Natomiast w tej chwili też jeszcze trzeba pamiętać o tym, że mamy do czynienia ze zmianą pokoleniową. Tak? Bo ci goście, którzy przeżyli jakiś tam okres buntu, czy mieli jakieś pomysły 15 lat temu, czy 10 lat temu, oni są teraz profesorami, dziekanami, rektorami, zaczynają być rektorami, ale profesorami, dziekanami, ważnymi ludźmi w ważnych gremiach, w ważnych strukturach. I oni są reprezentantami naszego pokolenia w sumie. Więc tak na dobrą sprawę spotkanie wydzieranego adiunkta na uczelni to jest fraszka teraz. Widzisz, w 2010 roku ja broniłem swojego magistra i jeden bardzo znany, pewnie nadal, ale na tamte czasy profesor podczas mojej obrony powiedział, że tatuaż nie jest żadną formą sztuki, więc on w zasadzie jest tam niepotrzebny i wychodzi. Całe szczęście to była tylko jedna osoba, cała reszta w komisji no jednak stwierdziła, że to pan profesor się myli. No, ale do czegoś takiego doszło. Pewnie dzisiaj z perspektywy tych następnych 10 i więcej lat troszkę się zmieniło. Czy twoim zdaniem w strukturach akademickich nastąpił jakiś właśnie taki rozwój mentalny, jeżeli chodzi o postrzeganie czy kadry, czy wytatuowanych studentów? Znaczy, nie znam żadnych badań na szerszą skalę na ten temat. Natomiast wydaje mi się, że coraz bardziej mamy do czynienia z taką realną wymianą pokoleniową. To znaczy, spora część kadry akademickiej to są ludzie młodsi, to są ludzie, którzy pojeździli po świecie, to są ludzie, którzy bywali w różnych miejscach, to są ludzie, którzy bardziej świadomie uczestniczą we współczesności, tak na dobrą sprawę. Nie są okopani na ugruntowanych pozycjach sprzed 30, 40 czy 50 lat, a nawet część z tych ludzi potrafi się otworzyć na świat i no, nie oceniać książki po okładce. Tak? To, że ktoś wygląda jakoś, to nie znaczy, że jest głupi albo mądry, tak? Albo że coś wie, albo czegoś nie wie. I przestali trochę, może bardziej niż kiedyś, oceniać na podstawie takiego pierwszego wrażenia. Tylko faktycznie poświęcają trochę czasu i wysiłku, żeby sprawdzić. Co jest super fajne, co nie zmienia faktu, że każdy obecnie studiujący na pewno gdzieś na swojej drodze trafił takiego mentalnego dinozaura, który nie akceptuje jakie ładne określenie. Krótkich spodenek na zajęciach, czy nie wiem, koszulki na ramionczkach, albo cokolwiek takiego. Specyfiką uniwersytetu jest to, że uniwersytet z definicji, universitas, to jest wspólnota, tak na dobrą sprawę. No, wspólnota ma różnych członków, różnych przedstawicieli, którzy mają różne poglądy, różne wyobrażenie o świecie, różne potrzeby, różne wymagania i już. Tak? I teraz jakoś świadomy uczestnik tej wspólnoty no, powinniśmy się akceptować. Tak po prostu. Co nie zmienia faktu, że uniwersytety są pod tym względem dość specyficzne i wydaje mi się, że tu by tak naprawdę należało postawić kropkę, bo są specyficzne i albo to akceptujesz, albo nie. Okay, tak? To jest, Maciek, dokładnie to, co z twoim studio tatuażu. Przychodzi ktoś do ciebie, chce zrobić tatuaż wedle projektu już istniejącego, bo nie doczytał, bo nie sprawdził, że generalnie nie robisz takich rzeczy. W mniej lub bardziej kulturalny sposób, w zależności od okoliczności, mówisz panu, że nie wykonasz panu pani, że nie wykonasz usługi. No i teraz on może chcieć to zrozumieć, spróbować z tobą porozmawiać, zrewidować swoje poglądy, a może strzelić focha, odwrócić się na pięcie i wyjść. Długa. Tak? Ale od inteligentnego człowieka, a przyjmijmy optymistyczne założenie, że uniwersytety skupiają inteligentnych ludzi, oczekiwać by należało pewnej wyrozumiałości i otwartości. Tak? Chcesz sobie zrobić kalkę z czegoś, to idź gdzieś, gdzie ktoś ci tą kalkę zrobi i git. Chcesz skorzystać z usług tego konkretnego artysty, tatuatora, to zaakceptuj jego warunki gry. No, jakby wydaje mi się to zupełnie proste, ale mi się różne rzeczy wydają proste, ale to tylko mi.
Wiesz, że nie lubię tego słowa na A. Wiem, dlatego go użyłem. Z premedytacją i rozmysłem. Tak myślałem, że to była taka szpileczka. A czy ty kiedykolwiek doświadczyłeś jakiejś formy hejtu w strukturach uniwersyteckich z powodu swoich tatuaży? Nie wprost, ale pośrednio. Pośrednio. To znaczy możesz o tym mówić, czy nie mogę, bardzo? Spoko. Docierają do mnie sygnały i od ludzi różnych, że pojawiają się, czy pojawiały się wcześniej może w przestrzeni uniwersytetu pytanie, a co to jest za ten wytatuowany jakiś chłopaczek, który stoi przed uniwersytetem i pali fajki. Albo, no też tu się bardzo staram, żeby mówić ładnie i w pracy też się staram, żeby mówić ładnie, ale jak jestem poza pracą, to mówię tak, jak mi akurat podyktuje nastrój chwili. Więc mogło się zdarzyć, że coś mi się gdzieś w przestrzeni około uniwersyteckiej wymsknęło i może to kogoś razić. To jasne. Natomiast nigdy nie wydarzyło się nic istotnego. Kiedy się pojawiły jakieś pierwsze takie sygnały, które można było uznać za niepokojące, to grzecznie poszedłem do pana rektora spytać, czy coś stoi na przeszkodzie, że jak jest gorąco i nie uczestniczę w żadnych oficjalnych spotkaniach, to będę miał podwinięte rękawy, bo jeśli to dla uniwersytetu jest jakiś problem, a będąc wówczas rzecznikiem, czyli osobą odpowiadającą za wizerunek uniwersytetu, często bywałem w różnych miejscach, więc jakby nie ma problemu. Jeżeli to komuś przeszkadza, ja mogę chodzić w długim rękawie i już. Ja, tak jak już mówiłem, nie potrzebuję epatować tym, że mam tatuaż. A w związku ze zmianą swojego stanowiska prowadzić jeszcze zajęcia, czy już nie? Nie, nie prowadzę już zajęć, dlatego że nie byłbym w stanie robić wszystkiego w sposób satysfakcjonująco dobry. A gdybyś mógł, wróciłbyś jeszcze do nauczania, czy raczej wolisz to już zostawić komuś innym? To jest bardzo trudne pytanie, tak naprawdę. Lubię uczyć, lubię prowadzić, najbardziej lubię prowadzić wykłady. To jest coś niesamowitego. Nużąca jest powtarzalność. To znaczy w sytuacji, kiedy prowadzi się jakieś zajęcia kursowe i z jakąś ilością grup trzeba wałkować to samo, nawet jeśli jestem w stanie pomieszać program, tak żeby nie mówić trzy razy pod rząd tego samego, to i tak w przestrzeni miesiąca no, muszę to powtórzyć. I to troszkę męczy. Zresztą no, pojawiła się opcja na podjęcie jakiegoś nowego wyzwania, to super, idźmy tą drogą. Kurczę, ja bym poszedł na jakiś wykład, który ty prowadzisz i nie wiem, czy przez pryzmat tego, że się dobrze znamy, czy byłbym w stanie utrzymać pełną powagę i skupić się na tym, co mówisz? Czy ty byłbyś w stanie utrzymać pełną powagę, to jest kwestia wtórna. Jakbym cię widział na sali, to nie wiem, czy ja byłbym. Właśnie, to można i tak. Natomiast chętnie bym posłuchał ciebie jako tej twojej drugiej twarzy, kogoś, kogo ja do końca nie znam, bo powiedzmy sobie szczerze, Maciej Ulita, kanclerz albo wykładowca, to jest osoba, której ja do końca nie znam. Wiesz co, ale odnoszę wrażenie, że trudno jest mi to samemu zweryfikować. No. Ja wewnętrznie odnoszę wrażenie, że ja się niczym nie różnię, prowadząc wykład albo rozmawiając sobie w taki sposób, albo rozmawiając sobie leżąc na stole. Zmienia się po prostu temat. Natomiast wydaje mi się, pomny doświadczeń moich studenckich, gdzie najfajniejsi wykładowcy to byli ci, którzy nie trzymali się jakiegoś sztywnego schematu, którzy pozwalali sobie na bardzo czasami odległe i różnorodne dygresje. Oni byli najfajniejsi, a najważniejszą rzeczą jest to, że człowiek, który o czymś opowiada, powinien być do tego zajawiony. Znaczy on powinien to naprawdę czuć. Na tym być. Czyli tak na dobrą sprawę. Ja wiem, że to taki banał straszny jest, ale profesor akademicki czy wykładowca akademicki, on naprawdę powinien lubić tą materię, o której opowiada. Znaczy to jest taka, ja idealistycznie bardzo wierzę w to, że to jest taka bardziej misja niż praca. I to czuć w niektórych ludziach. Niektórzy wykładowcy przychodzą do pracy, odbębnić swoje, odklepać stąd dotąd, bo takie są założenia programowe, bo tak wynika z karty przedmiotu czy z czegokolwiek innego. I chęć utrzymania się bardzo w pewnych ramach,
powoduje, że to jest, nawet jeśli temat jest bardzo fajny, to jest po prostu nudne. Trudno się takiego człowieka słucha. Plus do tego przydaje się odrobinę takiego czucia tłumu, czy ja wiem, empatii, wrażliwości. Tu już jak moja żona będzie oglądała, to ryknie śmiechem, jak z moich ust pada słowo empatia. Empatia. Natomiast jest to potrzebne, bo wykład, mimo tego, że jest formą formalnie podawczą, to w tej chwili wykład raczej powinien być interakcją i nawet jeśli nie jest to interakcja taka sensu stricte pojmowana, w sensie nie rozmawiamy ze studentami, to i tak feedback z sali jest super cenny. Mnie to bardzo bawi, że trzeba ogarniać, muszę pamiętać, o czym mówię, muszę się trzymać jakiegoś rytmu, muszę się bawić modulacją, intonacją głosu, przerwami, pauzami i czymkolwiek innym, żeby w miarę możliwości utrzymać uwagę. Szczególnie, że dane dotyczące możliwości utrzymania pełnej koncentracji przez słuchających są dość porażające. No bo taki dorosły człowiek jest się w stanie skoncentrować 15-20 minut takiej pełnej koncentracji w trakcie godzinnego wykładu, może lepiej. No i to jest trudne, więc ten feedback jest super cenny. Ale przez to, że jest to trudne, a ten feedback jest wartościowy, to jest to intrygujące przedsięwzięcie. Znaczy, dobry wykład to jest sztuka. Ja się z tym zgadzam. Tutaj wrócę jeszcze raz do pana profesora Andrzeja. Może dlatego ja słucham jego wykładów, mimo że jestem beznadziejna z matematyki, kompletnie się nie znam na fizyce kwantowej. 3/4 rzeczy albo i więcej z tego nie rozumiem, ale i tak tego słucham, bo on jest w pewien sposób pociągający On jest geekiem, on jest takim pozytywnym świrem z tytułem profesora, jasne. Natomiast znaczy, odnoszę wrażenie, że fizyka teoretyczna, pewnie podobnie jak matematyka teoretyczna, z racji, że porusza się w dość dużym poziomie absurdu, ona wymusza taką fajną, radosną swobodę intelektualną, i fizykiem, teoretykiem nie zostanie raczej ktoś, kto tego nie czuje. A jak ma ten feeling, to i potrafi o tym fajnie opowiedzieć. Jeśli mogę, to ja to przełożę na grunt studii tatuażu i tatuatorów. Osobiście uważam i sam się też trzymam tej zasady, że nie chodzę do tatuatorów, którzy nie lubią swojej pracy albo robią to tylko dla pieniędzy. Dla mnie, jako dla osoby, która spędza w pracy zdecydowaną większość swojego życia, no to jest niedopuszczalne, że ktoś myśli, że przyjdzie tu na 4, 5, 6 godzin, odwali co ma odwalić, weźmie pieniądze, będzie miał klientów w dupie, albo jeszcze inaczej, przyjdzie klient, on sobie ubierze słuchawki i on sobie będzie tam w swojej bańce medialnej siedział, a klient wyjdzie z lepszym bądź gorszym tatuażem, ale bez żadnych dodatkowych emocji. Jasne. Znaczy, natomiast znowu, ja bardzo szanuję profesjonalistów. Jeżeli akceptuję kogoś jako takiego pro, zawodowca i dostałbym komunikat, przyszedłbym do ciebie i dostałbym komunikat, panie dzieju, kochany, ja żeby się skoncentrować i zrobić dobry tatuaż, muszę tu słuchać ostrego rocka i być odpięty od rzeczywistości, bo tak, wtedy działam. Mhm. Dobra, przyjmuję do wiadomości, tak? Bo wydaje mi się, znowu nie znam tego środowiska aż tak dobrze, ale wydaje mi się, że po pierwsze jesteś na tym poziomie, że możesz sobie pozwolić na pewne dziwactwa. Po drugie, dziwactwa nie są niczym złym, bo mi się od tego żadna krzywda nie stanie, a będę miał bardzo fajny tatuaż. Więc jakby okej. Mi również nie będzie przeszkadzało, że ty sobie będziesz słuchał muzyki, a ja sobie odpalę książkę na słuchawkach i będę sobie słuchał w tym czasie. Git, że się tak fajnie zbożyło, że dobrze nam się rozmawia i możemy sobie przy okazji tatuażu, jak nie jęczę z bólu, porozmawiać o rzeczach różnych. Super, tak? Ale znowu, to rozumiem. Stąd też jakby wolę dziwniejszego artystę niż super rzemieślnika. O, może tak. A twoim zdaniem ja mam łatkę dziwaka? Słucham? Wiesz co, nie wiem, ty tak lubisz o sobie mówić, natomiast to, że ktoś ma różne pasje, to, że ktoś robi różne rzeczy, to, że ktoś ma jakieś odklejone od przypadku do przypadku pomysły, to nie znaczy, że jest dziwakiem. Ale teraz o sobie opowiadałeś, czy o mnie? Ja myślę, że to w wielu przypadkach ma zastosowanie do nas obu. Natomiast y,
Dla mnie powiedzenie dziwak to jest mniej więcej powiedzenie to samo, co pozytywny świr. To znaczy dla mnie słowo dziwak nie ma w tym kontekście nie ma konotacji negatywnych. Mhm. Tak? Dziwak to jest przeważnie ktoś intrygujący. Ja mogę podzielać tą pasję, mogę nie podzielać tej pasji. Ja mogę to rozumieć, mogę tego nie rozumieć, ale lubię ludzi, którzy się czymś jarają. Tak? To nie musi jarać mnie, ale jak masz jakąś fajną zajawkę, git, super. Jeżeli umiesz o tym fajnie opowiadać, jeszcze lepiej. Jeżeli opowiesz mi o tym na tyle fajnie, że będę chciał tego spróbować, cudownie. To już w ogóle bajka. A teraz mam pytanie na czasie. No. AI i wykorzystanie w strukturach akademickich. Mm. Dzieje się już coś w tym temacie, czy jeszcze nie? Dzieje się, natomiast sprawa jest bardzo skomplikowana. I uniwersytety amerykańskie, i Unia Europejska próbuje znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie. Problem z tym jest taki, że na poziomie technicznym nie ma żadnej opcji. Mhm. Znaczy to jest nie do zrobienia. Nie da się wykryć, że praca została napisana przez AI. ChatGPT jest genialny, ja też używam. Znowu, abstrahując od tego, na ile on jest już rozwinięty, na ile ta sztuczna inteligencja jest zaawansowana i tak dalej, jest to w zasadzie nie do wyłapania. O ile zwykły, standardowy plagiat, okej, są systemy antyplagiatowe, lepsze, gorsze, one sobie z tym radzą, o tyle tutaj, i co jest paradoksalnie niezakładanym być może przez nikogo pozytywnym odpryskiem rozwoju sztucznej inteligencji. Mhm. Jeżeli uniwersytety, czy uczelnie, czy szkoły, co do zasady, będą chciały wyeliminować ryzyko pisania przez studentów prac z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, będą musieli wrócić do bardzo tradycyjnej formy nauczania. Co docelowo może doprowadzić do elitaryzacji szkolnictwa wyższego i restytucji takiego szkolnictwa wyższego przez wielkie szy i wy. A myślisz, że są jakieś zawody, które sztuczna inteligencja może wyeliminować? Jeżeli chodzi stricte o uniwersytet albo jakiekolwiek takie akademickie zaplecze. Tak i nie, bo jeśli mówimy o pewnej masówce i sprowadzamy szkoły wyższe do fabryki absolwentów posiadających dyplom potwierdzający coś tam, to tak, to nie ma żadnego problemu. Bo sztuczna inteligencja dowolnie wybranym głosem, w dowolnie wybranym języku będzie opowiadać dowolnie wybraną treść i w sumie git. Tylko, że w takiej sytuacji szkoły przestają mieć sens, w ogóle przestają być potrzebne. Jeżeli przypisujemy jakąś większą wartość instytucji typu uniwersytet, to pozbawienie relacji tej takiej bardzo już mitycznej momentami relacji mistrz-uczeń powoduje, że edukacja na poziomie wyższym przestaje być edukacją na poziomie wyższym. To nie o to chodzi. Te interakcje międzyludzkie, ta możliwość czerpania z ludzi, którzy poświęcili 10, 20, 30, a czasami 50 lat życia na zgłębianie jakiegoś tematu, jest bezcenna. To znaczy, jasne, sztuczna inteligencja ci to powie. Sztuczna inteligencja pomoże ci to znaleźć gdzieś w głębinach internetu. Sztuczna inteligencja wskaże ci półkę w jakiejś bibliotece, w jakimś miejscu, gdzie książka jest dostępna. Ale jeżeli przypisujemy pewną wartość dodaną akademickości, to jeżeli opowie ci to stary profesor, który jest śmieszny, bo jest starym profesorem, który chodzi w przestarzałym garniturze i ma kupę swoich różnych dziwactw, i on stworzy pewien klimat na ćwiczeniach, w wykładzie czy jakichkolwiek innych zajęciach i wciągnie cię trochę do swojego świata, to tego sztuczna inteligencja nie da. Okay. Ale tu mówimy już o takiej trochę mistyce akademickiej tak naprawdę. Jeżeli patrzymy na to przez pryzmat czystej pragmatyki i wiedzy jako narzędzia, jako czegoś bardzo użytkowego, to w tej chwili chyba każdy, kto ma w miarę poukładane pod pokrywką i trochę aparatury pojęciowej jakiejś nabytej gdzieś tam, czyli jest w stanie zrozumieć i przyswoić treści, które do niego trafią, to jest się w stanie nauczyć wszystkiego. Czyli sam, bez udziału czegokolwiek. Czyli w najbliższym czasie takie zawody jak twój poprzedni jako rzecznik Uniwersytetu Rzeszowskiego, to raczej nie musi martwić o to, że zostanie zastąpiony przez jakiegoś bota lub awatar AI. Tak długo jak w tej pracy będzie niezbędna interakcja międzyludzka,
Nie, bo największe smaczki pracy rzecznika prasowego są w spontanicznych, niezaplanowanych interakcjach międzyludzkich. I tutaj sztuczna inteligencja nie zadziała. Jasne, przygotuję brief, przygotuję notkę, przygotuję artykuł, przygotuję wpis na stronę, posty na Facebooka czy do jakichkolwiek innych mediów społecznościowych. Oczywiście, AI to wygeneruje bez problemu. Natomiast nie wspomoże Cię, jeśli na, nie wiem, konferencji prasowej czy przy jakimś półoficjalnym spotkaniu dostaniesz tak o znienacka pytanie na klatę. Okej, okay, to może już ten temat skończymy i no, pogadajmy o Twoim największym hopsiu. Hopsiu. O ile to ja jest nie, Twoja no. największa pasja. Mm. Strzelectwo, bo Tym mm-hmm. się zajmujesz, zajmujesz się tym, powiedzmy, prawie że zawodowo, nie? Nie, dalej nie. Ostatnio prowadziłem taką bardzo fajną Ale dyskusję. Zanim zaczniesz mówić, co prowadziłeś, to powiedz właśnie, czym się zajmujesz, bo jesteś instruktorem strzelectwa. Mam uprawnienia instruktora strzelectwa. I jakiego strzelectwa? Sportowego i bojowo-obronnego. Właśnie. Natomiast to są tylko papierki. To są tylko papierki, które umożliwiają dość swobodne poruszanie się w przestrzeni środowisk strzeleckich. Mam również uprawnienia prowadzącego strzelanie, mam patent strzelecki, licencję zawodniczą, czyli wszystkie wymagane polskimi przepisami dokumenty, które umożliwiają mi robienie różnych fajnych rzeczy. Ale to są tylko papierki. Formalizmy, które są niezbędne. Natomiast mam to szczęście, że poznałem paru ludzi, którzy zajmowali się przez, a niektórzy jeszcze zajmują w swoim życiu strzelaniem bardzo zawodowo. I zostałem przez nich wielokrotnie bardzo brutalnie zweryfikowany. Jeśli mówimy o poziomie wyszkolenia takiego typowego cywila, który gdzieś tam się kiedyś zajawił do strzelania, nieskromnie jestem powyżej granicy przyzwoitości. Natomiast w porównaniu z człowiekiem, który zajmuje się tym zawodowo, albo inaczej, takim zawodowcem, czy jestem marnym leszczykiem, który by został zjedzony z butami, zanim by się zdążył zorientować, co się wydarzyło. I wydaje mi się, że to jest hiperważny komunikat, zwłaszcza w kontekście, nie obrażając nikogo, strzelców YouTube'owych, pseudokomandosów, niespełnionych specjalsów i tego typu rzeczy. Środowisko strzeleckie jest bardzo specyficzne. Środowisko strzeleckie bardzo się sprofesjonalizowało. Jest cała masa odgałęzień różnorodnych, które mają swoją określoną specyfikę, które mają swoją określoną charakterystykę, które przyciągają określonych ludzi. Znowu, podobnie jak w społeczności akademickiej. Szanujmy się. Jeżeli ktoś lubi strzelać z 25 metrów do tarczy z jednej ręki, stojąc i zajmuje mu to pół dnia i osiąga w tym super wyniki sportowe, pełen szacun, bo jest to potwornie trudne. Jeśli ktoś lubi survival i biega po lesie, zajada się korą i pije rosę i buduje szałasy, super, fajnie, to wymaga ogromnej wiedzy, ogromnej wytrzymałości, bardzo dużej samodyscypliny, może przypadek. Nie, z premedytacją nie. I znowu pełen szacunek. Tak? Jeżeli ktoś ćwiczy pod IPSC, czyli zawody dynamiczne, strzeleckie, które też mają swoją specyfikę i jest w stanie strzelić 10 razy w ciągu 2, 3, 5, pół sekundy. Super. Naprawdę super. Po prostu to wszystko jest potrzebne, ważne, fajne i git. Tak? Nie lubię pozerów, którzy udają coś więcej niż są, ale to nie tylko w strzelaniu, tylko tak w ogóle. To chyba wszędzie jest. Nie czuję potrzeby rywalizacji. Z mojej perspektywy to jest hobby jak każde inne. Wymaga samodyscypliny, wymaga nakładów czasu, pracy, kasy, jasne, bo nie jest to tanie hobby. Wymaga dużo determinacji, ale to jest bardzo podobnie jak ze sztukami walki. To znaczy ćwiczysz sztuki walki nie dlatego, żeby bić ludzi na ulicach, nawet niekoniecznie po to, żeby się obronić. Tak, bo chcesz być fit, bo chcesz być sprawny, bo chcesz sprawdzić swoje ograniczenia, bo chcesz przełamać jakieś bariery, bo cię to jara. Bo cię to bawi, bo taki masz pomysł na spędzanie wolnego czasu. Luz. Tak?
Chcesz malować? Maluj. Chcesz uprawiać sport? Uprawiaj sport. Chcesz się bić? Bij się. Że nie każdy, kto ćwiczy boks, bije ludzi na ulicach. No, to... Nie? No nie, kurde. Poważnie. Tak zdradziłem ci taki sekret rzeczywistości. Nie każdy, kto, nie wiem, delektuje się whisky, jest pijakiem. No, no, no to tak. Dobra, to a my mamy tendencję do popadania w skrajności różnego rodzaju. To zawężmy to troszeczkę. Jaki jest twój ulubiony typ tych takich zajęć strzeleckich? Ja jestem wielkim fanem broni krótkiej, traktowanej bardzo użytkowo. Pojawia się i zaczyna się rozwijać, a może już się rozwinął nawet, taki nurt, który ja roboczo nazywam mianem home defense. Home tak? defense. No tak, bo z braku chyba lepszego słowa. W Polsce funkcjonują zawody z cyklu PIRO, czyli pistolet i rewolwer obronny, który jest, tak przynajmniej z tego co widziałem i czytałem, takim to próbą przejścia od strzelania stricte taktycznego, wojskowego, gdzieś czerpiąc nieco z IPSC, tworząc sytuacje, powiedzmy, no, w miarę realistyczne. Tak? No to ja nie startuję w żadnych zawodach poza wymaganymi przepisami. Natomiast akurat mówię, mam tą frajdę, że mam grupę znajomych, przyjaciół, którzy, z którymi możemy sobie organizować różne strzeleckie eventy. I tam w dużej mierze ćwiczymy rzeczy bardzo użytkowe. Czyli hipotetyczne sytuacje czysto żywo uliczne, typu spacer z dziećmi, i przez przypadek zabłądzenie w jakąś dziwną sytuację, która wymagałaby obrony, bo to wymaga przyzwyczajenia organizmu do określonej sekwencji ruchów, do określonego zachowania, ale jest w tym bardzo dużo takich rzeczy, jakby w strzelaniu jest bardzo dużo rzeczy niezwiązanych z samym stricte strzelaniem. Świadomość sytuacyjna, umiejętność ogarniania rzeczywistości, ogarnięcie tego, gdzie jestem względem różnych miejsc, co mogę wykorzystać jako zasłonę, przesłonę, gdzie mogę skitrać dziecko, w jaki sposób to zrobić, żeby mu nie zrobić krzywdy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Plus do tego od jakby pewnego momentu przygody ze strzelaniem, gdzie poziom skomplikowania wykonywanych ćwiczeń czy zadań wzrasta, jest to fenomenalny sposób na czyszczenie głowy. Jest tak dużo zmiennych i tak dużo elementów, które muszą być ogarnięte, że nie ma już czasu myśleć o czymkolwiek innym. Ani chęci. Ty jesteś, jeżeli chodzi o to, pasjonatą moim zdaniem wielkim. Jak wiele osób udało ci się jakby zarazić swoją pasją? Zarazić sporo, zarazić bardzo skutecznie. Raz, dwa, trzy... Ja wiem, myślę, że na przestrzeni tego czasu, który poświęciłem na przygodę ze strzelaniem, no myślę, że tam już w naście bym doszedł ludzi, którzy byli, popróbowali, sprawdzili, zobaczyli, porobili uprawnienia, kupili swoją broń, przygotowali się do tego, żeby iść dalej i dalej i dalej. Część poszła tak całkiem fajnie, nowy narybek cały czas wyławiam. A nie dużo. Czy ciężko w Polsce jest zrobić uprawnienia na posiadanie broni i na jaki typ broni jest zrobić je najłatwiej? W tej chwili nie jest to tak skomplikowane. Jest trochę czasochłonne i trochę kosztuje. Tak na szybko szacując, zwłaszcza, że w klubach sportowych okres karencji został skrócony z 3 miesięcy do miesiąca, to tak na dobrą sprawę ogarnięcie wszystkich formalności myślę, że można zamknąć tak maks 2,5-3 miesiące przy kosztach rzędu 2-3 tysięcy. Jakie wymagania trzeba spełniać? Ola, nie. Począwszy od tego, że najprostszą drogą do zdobycia pozwolenia na broń jest pozwolenie kolekcjonerskie, czyli trzeba się zgłosić do jakiegoś stowarzyszenia, klubu, czegokolwiek, które ma to wpisane w statut i w momencie uzyskania statusu kolekcjonera jakby ta procedura jest stosunkowo prosta. I to jest chyba, jak z tego co pamiętam ostatnie statystyki, to jest chyba najpopularniejsze pozwolenie w tej chwili w Polsce, bo w Polsce obowiązuje pozwolenie do celu. A taką broń możesz nosić przy sobie? Nie.
Zgodnie z przepisami, czyli w tym wypadku ustawą o broni i amunicji, taką broń można przenosić. Czyli w specjalnie przewidzianym do tego celu pojemniku taką broń można przenieść z miejsca przechowywania, oczywiście spełniającego określone wymogi formalne, na strzelnicę po to, żeby ją przestrzelić. Okay. Ona musi być też rozładowana. Rozładowana, tak jest. Drugi najbardziej popularny typ pozwolenia to jest pozwolenie do celów sportowych, gdzie te wymogi formalne są na stronie każdego WPA, czyli Wydziału Postępowań Administracyjnych, bardzo precyzyjnie opisane. To jest przynależność do klubu sportowego, strzeleckiego, patent zawodniczy, licencja strzelecka, badanie lekarskie, badanie psychologiczne, zaświadczenie o niekaralności, wypełnione podanie, dwa zdjęcia. I chyba tyle z tego, co pamiętam. Troszkę tego jest, ale jak ktoś jest zdeterminowany... To są proste rzeczy do ogarnięcia, zwłaszcza, że w tym przypadku mamy 7-8 punktów do zrealizowania, cyk, odfajkowane. Dalej to jest już tylko decyzja administracyjna. A miałeś takich ludzi, których zacząłeś szkolić, a w trakcie się okazało, że albo broń kompletnie nie jest dla nich, albo oni sami stwierdzili, że no nie, jednak to nie to. Oczywiście zdarzają się i takie przypadki. Zdarzają się ludzie, którzy bardzo chcą, ale nie posiadają absolutnie predyspozycji w tym kierunku. I oni nauczą się posługiwać bronią w sposób bezpieczny, ale to nigdy nie będzie fun. Są ludzie, którzy po jakiejś tam próbie stwierdzili, to nie dla mnie. I już. To jest tak, myślę, że tu jest troszeczkę podobnie jak z tym mitem, że nie ma ludzi, którzy mają dwa tatuaże, tak? Trochę tak. Albo ktoś po pierwszym rezygnuje i stwierdza, że to jest nie dla niego i tyle, albo ktoś robi drugi, trzeci, kolejne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To tu jest chyba bardzo podobnie. Natomiast to jest troszeczkę, znaczy to jest pasja, która dość dużo wymaga, jeśli chce się jej faktycznie poświęcić i robić to dobrze. Nie każdy ma wystarczająco dużo determinacji, natomiast wydaje mi się, że każdy powinien, jak z wieloma rzeczami tak naprawdę, spróbować, zanim sobie wyrobi zdanie. Mówiłeś o predyspozycjach, jakie trzeba je mieć, jakie trzeba je posiadać. Po pierwsze trzeba mieć w miarę poukładane w głowie, bo to jest rzecz ważna. Oczywiście, jeżeli ktoś, znowu nie ujmując nikomu, nie wiem, nie ma rąk, tak? To mu się nie uda. Natomiast są bardzo fajne szkolenia strzeleckie dla osób na wózkach na przykład i wtedy jedna sprawna ręka wystarczy w zupełności. Okay. I to jest naprawdę, naprawdę fajne. To są bardzo pro szkolenia, są instytucje, które prowadzą takie zajęcia i jest to coś niesamowitego. Mówimy o jakichś dziwnych rzeczach. Jeżeli ktoś ma padaczkę, nie przejdzie badania lekarskiego, jest po prostu niebezpieczny. Jeżeli A co ktoś ma, przy założeniu, że jesteś na tyle ogarnięty, żeby tego pilnować i nie wyłączyć się gdzieś tam w najmniej oczekiwanym momencie, okej, w porządku. Tak? Masz ze sobą batoniki, masz ze sobą insulinę, wiesz, kiedy masz zmierzyć cukier, luz, nie ma problemu. Chyba, że to jest już jakaś taka bardzo zaawansowana cukrzyca i masz niekontrolowane omdlenia czy cokolwiek takiego, to okej, może być niebezpiecznie. Natomiast też warto pamiętać o tym, że wbrew powszechnemu przekonaniu broń sama nie strzela. Współczesna broń jest tak skonstruowana, że przeładowanym pistoletem można wbijać gwoździe i on naprawdę nie strzeli. Uważasz, że nasze prawo jest wystarczająco liberalne, jeżeli chodzi o posiadanie broni? To jest strasznie trudne pytanie i strasznie trudna dyskusja. Przy założeniu, że modyfikacje tych przepisów, obowiązujących aktualnie przepisów, szłyby w kierunku liberalizacji i byłyby naprawdę przemyślane po naprawdę sensownych konsultacjach ze środowiskiem strzeleckim, nie mam osobiście nic przeciwko. Jeżeli miałyby doprowadzić do przysłowiowego wylania dziecka z kąpielą, nie ruszajmy. Jest jak jest, jest to wszystko osiągalne, ogarnialne, nie aż tak skomplikowane, niepotrzebnie demonizowane, okej. Bardzo ważna jest wiedza, to znaczy jakkolwiek nie jestem fanem odchodzącej władzy, o tyle pomysł na przykład wprowadzenia zajęć strzeleckich do szkół
uważam za pomysł równie dobry jak obowiązkowe wprowadzenie szachów do szkół. Albo większej ilości WF-u. Albo większej ilości WF-u. To uczy, szachy uczą określonego sposobu myślenia. Posługiwanie się bronią uczy odpowiedzialności, uczy specyficznego myślenia i tej odpowiedzialności, jakby najfajniejszej odpowiedzialności. Znaczy odpowiedzialności za siebie, ale i za swoje otoczenie. Bo przy strzelaniu nie ma innej opcji, tak? Musisz mieć oczy dookoła głowy i musisz ogarniać, co się dookoła ciebie dzieje. Zwłaszcza jeśli choćby raz w życiu zdarzyła się sytuacja, w której musiałbyś tej broni użyć, na przykład w mieście. A co ty na taki temat? Przygotowując się do naszej rozmowy, obejrzałem dokument albo po prostu jakiś amatorski dokument z Ameryki. On jest datowany chyba 2020 albo 2021. No i dotyczył drukowania broni na drukarkach 3D, składania ich ze sobą, no w konsekwencji startowania w zawodach strzeleckich. Czy prawo w Polsce pozwala na tego typu rzeczy? Dodam, że tam, jeżeli chodzi o broń krótką, było drukowany tylko ten dolny element, a lufa, nie wiem jak się nazywa, zamek. I zamek był kupowany już gotowy z jakiejś prawdopodobnie broni firmowej. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, nie wiem, jak zacząć. Istnieje coś takiego w polskim, to jest szara strefa. W polskim prawodawstwie istnieje coś takiego jak istotne elementy broni. Istotne elementy broni to są te elementy broni palnej, na które wymagane jest pozwolenie. Te istotne elementy broni mają swój numerek. Każda broń legalnie nabyta jest zarejestrowana, ma swój certyfikat, wie o tym policja. Teraz w momencie nawet, kiedy systemy informatyczne są rozbudowane, jak jadę swoim samochodem, który jest zarejestrowany na mnie i zatrzyma mnie policja i zczyta numer rejestracyjny, a ten numer rejestracyjny jest przypisany do mojego imienia i nazwiska, to automatycznie w systemie wyskakuje informacja o tym, że mam pozwolenie na broń. A drukowanie elementu broni, który nie jest istotnym elementem broni, to jest jakby czysty fun tak naprawdę, bo wchodzimy w obszar tuningu broni. A jesteśmy w stanie wydrukować broń, która będzie funkcjonalna? Słyszałem kiedyś bardzo dawno temu, że komuś udało się wydrukować pistolet, z którego dało się strzelić. Chyba też gdzieś w Stanach, ale nie wiem, na ile to jest prawdziwa informacja, czy na ile to jest ploteczka. Natomiast no coś takiego jest z definicji niebezpieczne, no bo jeżeli to by było, byłaby to broń wydrukowana z jakiegoś kompozytu, który nie będzie wykrywalny przez czujniki metalu, czy jakiekolwiek inne czujniki, no to po prostu stwarzamy idiotyczne zagrożenie i tyle. Podejrzewam, że technologicznie jest to możliwe, ale to przekracza moją wiedzę o świecie. A broń czarnoprochowa jest z metalu, można z niej zabić, strzela głośno. Oczywiście, że tak, robi kupę huku i kupę dymu i repliki broni sprzed 1800 któregoś tam roku można kupić bez pozwolenia. Tak. To jest taki troszeczkę obecny w mentalności gatunku ludzkiego dualizm. Taki, bo w sensie, że co? Że jak ona jest repliką broni sprzed któregoś tam roku, to jest mniej niebezpieczna? No nie jest. No nie jest trochę bardziej skomplikowana w obsłudze. Ładowanie, stosmarowanie. Tak, okej. Okay. Co nie zmienia faktu, że jeżeli masz replikę rewolweru i przygotujesz sobie wcześniej do niego amunicję i załadujesz sobie cały bębenek, to dalej masz 6-7 albo w skrajnych przypadkach nawet 9-strzałową broń. Tak. Więc jakby... Znaczy to jest... No jest jak jest, tak? Okay. Przy czym znowu, dostępność pistoletów półautomatycznych, no to kalka z angielskiego, tak? Samopowtarzalny, mówiąc po polsku, jest tak duża, że to naprawdę, znaczy, nie ma to w zasadzie żadnego znaczenia, o tak. To po prostu jest opcja dla tych, którym się nie chce całej biurokracji zaliczać. No i trochę więcej zabawy. Chociaż też rozumiem, że kogoś hobbystycznie może bawić, tak jak, nie wiem, ktoś lubi układać puzzle albo budować z Lego, to ktoś sobie lubi tam lepić, przebijać, podbijać i robić całą masę różnych rzeczy, bo to też może być fajne, no czemu nie?
Ogólnie to jest bardzo ciekawa pasja, w szczególności biorąc pod uwagę, co się dzieje i na wschodzie, i na Bliskim Wschodzie. Znaczy, tu się muszę wtrącić. Przekonanie o tym, że uzbrojony cywil stanowi realne zagrożenie albo jest się w stanie realnie obronić przed wykwalifikowanym oddziałem wojska, to jest coś, co trzeba wsadzić między bajki. Nie ma szans, bo to amator. Nawet naprawdę dobrze ostrzelany amator. Poza tym wydaje mi się zasadnym również porzucenie tego romantycznego wyobrażenia o po prostu dzielnym, samodzielnym strzelcu, który ze swojego pięterka w swoim domku na przedmieściach będzie się ostrzeliwał. Jeżeli on nawet hipotetycznie, będąc dobrze ogarniętym zawodnikiem, będzie w stanie, przy założeniu, że w ogóle tam podejdzie jakaś piechota rozproszona, bo jakby Nie daj Boże, znowu czołg albo załóżmy, BWP. że podejdzie jakaś rozproszona piechota, to mądrzy ludzie mówią, jeśli wojsko zajęłoby twój dom, to wyjdź w szlafroku, udawaj nieprzytomnego i udawaj największą pizdę, jaką tylko możesz z siebie wykrzesać, żeby cię w żadnym wypadku nie potraktowali jako zagrożenie. Bo nie dość, że ty dostaniesz w czapkę, to jeszcze twoja żona i dzieci też dostaną w czapkę. To nie wiem, czy jestem w stanie to dobrze powiedzieć. Tak? To jest super fajne hobby. To jest umiejętność, która w określonych przypadkach może być przydatna. To jest umiejętność z cyklu. Fajnie ją mieć, z nadzieją, że nigdy w życiu nie trzeba jej będzie użyć. Ale raczej żaden z tych naprawdę ogarniętych cywili, nie będących zawodowcem, nie stanowi realnej siły bojowej. Pomijając to, że działania zbrojne odbywają się w zespołach, więc samotny strzelec miał szansę może w westernie. Współczesne pole walki sprowadzi się do tego, że jeżeli jakiś świr będzie próbował strzelać przez okno do jakiegoś poruszającego się oddziału wojska, to ten dom zostanie ostrzelany z czołgu, granatnika, drona, samolotu czy czegokolwiek takiego. No i już. Żaden rozsądny dowódca nie będzie wysyłał ludzi po to, żeby ktoś do nich strzelał jak do kaczek. No, nie. Sam też przyznasz, że są społeczeństwa, w których jakby wyrastanie wraz z bronią jest bardziej naturalne niż u nas. No typu właśnie Izrael, czy Teksas w Stanach Zjednoczonych i parę jeszcze innych. Szwajcaria, Kanada, Tak, Czechy. że ta broń jest jak No. najbardziej naturalna. I tu się pojawia pytanie, takie społeczeństwo, które jest obyte z tą bronią, miałoby jednak łatwiejsze możliwości fizycznej obrony, czy nadal nie? Ach, przy założeniu, że mielibyśmy do czynienia. Znaczy znowu, jeżeli byłaby to czysta partyzantka, jasne. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z takimi klasycznymi działaniami zbrojnymi, jak z czasów I wojny światowej, że wchodzi ci po prostu oddział piechoty i idzie przez miasto wąską ulicą, a tu ci się z każdego okna wysuwa lufa i zaczynają do nich walić. Jasne. W porządku, tak? Nie ma problemu. Natomiast wydaje się, że ważniejszym aspektem całej tej przygody i otoczki związanej z posiadaniem broni czy strzelectwem jest to, że w tych zdrowych środowiskach strzeleckich to są bardzo fajni ludzie. To są ludzie, którzy zyskują pewną fajną więź. To są ludzie, którzy wspólnie ćwiczą i w momencie, kiedy są razem, no dobra, mogą udawać jakiś tam zespół, tak? Natomiast no, rozmawiałem z chłopakiem, który przez wiele lat zajmował się szkoleniem wojska, prowadzeniem różnych szkoleń, sam skończył masę najdziwniejszych szkoleń i przygód w różnych częściach świata. Bawiliśmy się w takie coś, co się nazywa SUT, czyli Small Units Tactics, czyli niewielki oddział poruszający się na przykład po lesie. I tam w bardzo krótkim czasie zostało nam udowodnione, że nawet nie umiemy patrzeć. Potem również zadaliśmy pytanie, ile czasu zajęłoby mu, gdyby miał nas na wyłączność 24 na 7, żeby nas tak naprawdę sprawnie nauczyć się poruszać po lesie jako oddział stanowiący faktycznie jakąś realną wartość bojową. Na co gość powiedział, że no jakby tak 24 na 7 i niczym innym byśmy się nie zajmowali, to jakieś 10 miesięcy. No to daje mi pewne wyobrażenie o tym, że takie zwykłe chodzenie po lesie
z punktu widzenia oddziału faktycznie gotowego do prowadzenia jakichś rozsądnych, sensownych działań zbrojnych, to wymaga gigantycznej wiedzy. Jak posłuchałem, jak człowiek, który się tym zajmuje, opowiada na przykład o optyce w kontekście strzelań snajperskich, no to myślę, że może niektórzy specjaliści, naukowcy od optyki nie wiedzą tyle. Albo nie mają tyle wiedzy praktycznej. Jak się schować, jak się ustawić, jak działa światło, jak działa oko, jak działa luneta, jak to wszystko pozgrywać i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię już o obliczeniach balistycznych. A z drugiej strony jest jakiś określony wiek albo próg wejścia do nawet bardzo amatorskiego strzelania. Ty masz dwoje dzieci, one już strzelają, edukujesz je w tym zakresie? Moje dzieci były na strzelnicy bardzo wcześnie. Tak czysto zajawkowo, żeby zobaczyć, czy będzie coś z tego, czy nie będzie. Gdzieś tam potem drugi raz, na razie gdzieś tam to sobie przygasło, ale ja jestem wyznawcą zasady, że nic na siłę. Natomiast ponieważ oni widzą, że ja jeżdżę, czyszczę, przekładam, pakuję i tak dalej, to jakoś tam w tym uczestniczą. Ostatnio nawet tam trochę wspierali mnie przy czyszczeniu broni. Natomiast już coraz częściej zaczyna się gadka znowu, a kiedy pojedziemy na strzelnicę. Mhm. Natomiast jakby ja na tym etapie przygody ze strzelaniem mogę sobie pozwolić na to, żeby pojechać, zmarznąć, wytarzać się w błocie, śniegu czy cokolwiek. Przepraszam, dla nich to nie będzie żadna frajda. Więc jak się zrobi znowu ciepło, gdzieś w jakieś fajne miejsce, spoko oczywiście. Czy jest jakiś próg? Wiesz co, ograniczenia fizyczne, tak na dobrą sprawę. No, broń ma swoją średnicę, broń ma swoją masę, broń ma swój odrzut. Może mieć za krótki paluszki. Mały człowiek jeszcze? Może mieć za krótki paluszki. Okay. Nie dostanie po prostu do języka spustowego. Ale oczywiście są bronie w małych kalibrach, mm-hmm. tak? Czyli te LR22, które mają dużo mniejszy odrzut, które nie robią dużego hałasu, gdzie można się pobawić w broń, która dla dziecka będzie najzwyczajniej w świecie wygodniejsza. Można zacząć od wiatrówki, można zacząć od broni pneumatycznej, takiej trochę bardziej wypasionej niż taka zwykła odpustowa wiatrówka. A KBKS nie jest pneumatyczny, on nadal jest spłonkowy, nie? KBKS to jest broń, to jest karabinek sportowy strzelający amunicją LR22, czyli to jest normalna, legalna broń, tylko strzelająca bronią o bardzo niewielkim czyli kalibrze. Czyli nadal trzeba mieć pozwolenie na tak, ten typ broń. Tak. Jak najbardziej tak. Natomiast tak jak mówię, jeżeli ograniczenia fizyczne nie stanowią przeszkody, spoko, można jechać, próbować. Oczywiście pod nadzorem kogoś z uprawnieniami i kogoś naprawdę ogarniętego, bo dziecko jest mocno nie... Chociaż nie, w sumie nie. Dzieci się słuchają. Dorośli są dużo bardziej nieprzewidywalni. A czy ciebie czasami męczy twoja pasja, lub inaczej, czy ty czasami swoją pasją męczysz kogoś? Zdarza mi się, dlatego uprzedzam za każdym razem, jeżeli dostaję jakieś pytanie dotyczące strzelania, dlatego uprzedzam, że jak zacznę mówić, to będę miał duży problem, żeby przestać i wtedy po prostu proszę znak, sygnał dać, że już mam się zamknąć, to już nie będę mówił, bo zaczynam wchodzić na poziomy takiej bardzo niepotrzebnej komuś, kto nie ma z tym do czynienia szczegółowości. Gadki. Nie technicznej, bo ja nie jestem geekiem technicznym, to znaczy mnie... Nie mam tendencji do spuszczania się nad przewagą gwintu w jakimś tam karabinie z modelu pierwszego nad drugim albo trzecim nad piątym. Nie, traktuję broń bardzo użytkowo. Ma być funkcjonalna przede wszystkim i tyle. Oczywiście też nie jestem wolny od jakichś tam takich stereotypowych wyobrażeń. Dlatego mój pierwszy karabin to był na platformie AK, bo karabin to kałasznikow, to jakby występuje synonimicznie w mojej no głowie. Tak. Natomiast jakby świat jest pełen różnych fajnych rzeczy, więc tak jak zrobiłem prawo jazdy, to jeździłem wszystkim, co tylko było możliwe. Jak ktokolwiek potrzebował, żeby gdzieś przeparkować nawet samochód czy cokolwiek, to byłem chętny, żeby jeździć. Jak trzeba było wykonać jakiś głupi kurs gdzieś w ogóle i nikomu się nie chciało, to ja bardzo chętnie. Więc na tej zasadzie uwielbiam strzelnice, gdzie są otwarci ludzie, fajni. I to jest też fajna cecha środowiska strzeleckiego, tego dobrego, fajnego środowiska strzeleckiego, że o, masz fajny pistolet, mogę spróbować? Masz, próbuj, tak? Tu możemy Jasne. Dać trochę pozytywnego marketingu. Gdzie w Rzeszowie i w okolicach warto pójść? Gdzie ci dobrze doradzą? Wyobraź sobie, że jesteś totalnie
No, totalnie nic nie wiesz o tym. Chcesz zacząć, chcesz, żeby ktoś ciebie poprowadził, gdzie warto pójść? Znaczy powiem tak, nie chciałbym nikogo skrzywdzić w żaden sposób. Na pewno z czystym sumieniem będę polecał Huzara w Rudnej, bo to jest miejsce, które znam, bo to jest miejsce, które powstało z pasji i jest otwarte. Ja od dłuższego już czasu nie jeżdżę po przypadkowych strzelnicach. Mam swoje miejsca, które dają mi to, czego potrzebuję, a mam ten komfort, że ja nie muszę korzystać ze sprzętu strzelnicy, bo mam swój. Mhm. Więc jeżeli ktoś chce zacząć przygodę ze strzelaniem, to tak na dobrą sprawę wszystko jedno, gdzie trafi. Ważne, żeby się nie dać zrazić. O tak. Okej, okay. Wróćmy do tatuażu. Masz jakiś tatuaż związany z bronią? No, Civis Pace Parabellum. Pierwszy tatuaż jest jak najbardziej związany z bronią. Tęczowy motylokotorożec jest uzbrojony po zęby. I to są te takie dwa stricte związane z bronią. Natomiast znowu, to dalej. Jakby o nic... Znaczy w tym nie ma... Głębi. Głębie odkryłem w ogóle przez przypadek zupełnie. Na pierwszym tatuażu mam mój pierwszy pistolet. Mhm. Na drugim tatuażu mam mój ulubiony pistolet. Ja wiem, że któryś to jest Glock, ale oba nie. Są Glocki, tylko jeden to jest 19 czwartej generacji, a drugi to jest 19X. To tu nie będziemy drążyć. Drobiazg. Natomiast co do zasady właśnie ostatnio się jarnąłem, że przez przypadek tak wyszło, bo nawet nie było to moją intencją. Mhm. A ponieważ robiłeś tatuaż z wzoru, to zwłaszcza przy motylokotorożcu na żywca, więc tak niechcący wyszło. Natomiast tatuaże mają dla mnie wymiar mniej namacalny, mniej wprost rzeczywisty i oczywisty. Taki raczej próbuję w tych swoich pomysłach, moich chorych pomysłach ubieranych przez ciebie w formę uzmysłowić sobie albo... utrwalić pewną ideę, czy pewne idee. Jakbyś dzisiaj mógł zamaskować, zatuszować wszystkie twoje tatuaże, myślisz, że sam siebie byś inaczej postrzegał, bo to, że inni by cię postrzegali pewnie troszkę inaczej, to wiadomo. Na pewno tak, bo się do nich przyzwyczaiłem, ale w ten dobry sposób się do nich przyzwyczaiłem. Lubię je cały czas. Tamto białe muszę jeszcze zamaskować tylko na pleckach i generalnie będzie super. Nie, ale... A co mógłbyś powiedzieć takiej osobie, która kompletnie jeszcze nie zaczęła nawet myśleć o tatuażu, nie ma tatuażu, ale na przykład na bazie tej rozmowy sobie myśli, to jest inteligentny koleś, pracuje na wysokim stanowisku, nie jest jakimś patusem, może ja bym sobie zrobiła tatuaż. Od czego twoim zdaniem taka osoba powinna zacząć? Ocie, toś mnie zastrzelił teraz, nomen omen. Zresztą nie wiem, pogadać z kimś, może ten klucz dostępu jest chyba dobry. Pogadać z kimś, kogo uważa za w porzo, za normalnego, cokolwiek to znaczy, kto w jakimś tam, żeby nie użyć nadmiernie szumnie pojęcia autorytetu, no ale kto w jakimś tam stopniu ociera się o bycie autorytetem, pogadać, tak po prostu. A po co, a dlaczego? Po to, żeby spróbować zrozumieć motywację, żeby być może dzięki temu odnaleźć swoją motywację, żeby się dowiedzieć. Ludzie, pierwszą rzecz, którą ludzie pytają, jeżeli to nie są ludzie, którzy pytają, a po co ci to czy bardzo boli? Albo tak? Czy drogo? Nie. Nie? Wiesz co? Nie. Kurde, ja pytanie jednak częściej słyszę to pytanie. Tak, ale ty jakby jesteś w innej relacji, natomiast mnie ludzie... Wiesz co? Pytanie o cenę pojawia się bardzo późno w rozmowie. Są pytania dlaczego? Dlaczego taki wzór, a nie inny? Jeśli jest to ktoś, komu chcę tłumaczyć, to tłumaczę. Jeśli nie, to po prostu uciekam w odpowiedzi do sformułowania, bo ma to dla mnie sens albo bo ma to dla mnie wartość, o której nie chcę opowiadać i już. Natomiast myślę, że warto pogadać z ludźmi, których się w jakiś tam sposób ceni, którzy mają tatuaże, zapytać się o ich motywację.
A kiedyś żałowałeś, że jednak zacząłeś ten proces, tą przygodę? W ogóle nie, w żadnym momencie. Jedyne, czego szczerze w kontekście tatuażu żałuję, to że cisnąłem na ciebie z czasem a propos pleców. To tak naprawdę... A tam jest jeszcze dużo wiem, pustych że tak. miejsc i jesteśmy w stanie się wiem, wykazać tak. bardzo wiem, mocno. Wiem, że tak, dlatego mówię, że te jakby on zostanie dopieszczony prędzej czy później. Natomiast tego szczerze żałuję. Trzeba było zupełnie jakby pohamować się, dać ci robić swoją robotę i wtedy bym nie miał tego szczątkowego żalu. Co nie zmienia faktu. Dalej jakby lubię ten tatuaż i bardzo mi się podoba ilość treści, która jest w nim upchana. No ale to tak. To młody, głupi byłem. Tak wyszło. Pięknie. Chciałbyś jeszcze coś dodać? Nie wiem. To jest, coś od siebie, trochę prywaty? Prywaty nie. Ja bardzo chętnie będę rozmawiał o wszystkim, co może kogokolwiek zainteresować, bo ja lubię rozmawiać. Tak po prostu lubię rozmawiać. Natomiast mam bardzo ogromną nadzieję, że każdy, kto będzie tego słuchał czy oglądał, poczyni drobny wysiłek intelektualny, żeby w treściach dotyczących czy tatuażu, czy akademickości, czy strzelania spróbować się doszukać pozytywnej treści. Bo ja sobie zdaję sprawę, że temat studiów współcześnie jest trudny, bo kupa ludzi zastanawia się, po chuj mi to w ogóle. Bo rozumiem, że temat tatuaży jeszcze wśród babci, dziadków czy środowisk różnych budzi jakieś niezdrowe emocje, jakieś niezdrowe konotacje. I jakby okej, to jest zrozumiałe, bo siłą rzeczy nie jesteśmy wolni od stereotypów jakichś tam. Natomiast warto dać samemu sobie chwilę, żeby nie patrzeć jednostronnie, żeby nie patrzeć jednotorowo na kwestie, które są dyskusyjne. I tak samo jeżeli chodzi o to strzelectwo. To jest naprawdę super fajne hobby. Super fajna pasja. Ludzie, którzy chodzą na co dzień z bronią, to nie są pojebusy, które strzelają do ludzi, zjadają małe kotki czy robią inne głupie rzeczy. Jest to sport jak każdy inny. Hobby jak każde inne. Uczy odpowiedzialności. Naprawdę uczy odpowiedzialności i nie jest niczym strasznym. I o ile pójście na strzelnicę i strzelanie sobie parę razy do tarczy nie ma w sobie tak dużych konsekwencji, jak zrobienie sobie tatuażu, o tyle w każdym przypadku warto spróbować. A nawet jeśli ktoś nie ma w sobie woli, chęci do tego, żeby podjąć tą próbę, to warto pogadać z kimś, kto już to przerobił, doświadczył, wyciągnął wnioski, bo generalnie warto wiedzieć. Drogi Maćku, bardzo ci dziękuję za tak dużo pozytywnej treści i tak wartościowej treści. Moim i Państwa gościem był człowiek wielu talentów, wielu pasji, Maciej Ulita. Bardzo pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziłem nikogo. To pozdrawiamy. Piona. Piąteczka. Cześć.